pełnoprawna motorsportowa impreza, w której rywalizują kierowcy w różnym wieku. Czemu jest taka popularna? Odpowiedź jest prosta. To nadal jeden z najtańszych sportów motorowych, ale dodatkowo panuje podczas zawodów fantastyczna, rodzinna atmosfera. Uczestnicy startują na torze w Słomczynie według uproszczonych zasad znanych z rallycrossu. Aby wystartować, wystarczy mieć ukończone 14 lat i dużo sportowego zapału. Prawo jazdy nie jest potrzebne, aby zacząć się ścigać, wystarczy licencja wyścigowa. Podczas pierwszej z 7 rund na starcie stanęło 13 zawodników, którzy początkowo walczyli o każdą sekundę w mierzonych przejazdach. Tor Słomczyn, choć doskonale znany, wcale nie ułatwiał zadania kierowcom. No, jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Są w miarę dobre czasy, do najlepszego jeszcze trochę brakuje, ale jest okej. Po przejazdach kwalifikacyjnych, w których zawodnicy walczyli ze sobą o kolejność startów, zobaczyliśmy dwa finały. W finale B walka o awans do najlepszej szóstki trwała do ostatnich metrów toru. Jeszcze na początku ostatniego okrążenia o zwycięstwo walczyło 5 kierowców. Po bardzo zaciętej rywalizacji wygrał Maciej Więckowski, który minimalnie wyprzedził Igora Sokulskiego. W finale zawodów również nie brakowało emocji, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Prawie od początku prowadził Łukasz Grzybowski, który z okrążenia na okrążenie powiększał przewagę nad rywalami. Za jego plecami toczyła się zacięta walka o pozostałe miejsca na podium. Ostatecznie drugi na mecie zameldował się Artur Kołaciński, a trzeci był Radosław Woźniak. Po pierwszej rundzie klasyfikacja wygląda następująco. A kolejne wyścigi już 10 maja.